Witajcie moi drodzy, po krótkiej przerwie na kanale Krypto Stasiak. No, jak wiadomo, na wakacje każdy musi pojechać, trochę odpocząć, łeb musi również odpocząć. No i wróciłem już gdzieś tam z nowymi pomysłami, z nowymi inwestycjami. A co najważniejsze, zrobimy sobie taki odcinek o może nie podsumowaniu, ale całym planie na 2022 rok, jeżeli chodzi o krypto u mnie w portfelu, czyli co będę robił, jak kupował, jak sprzedawał, gdzie będę stake'ował, gdzie będę farmił i ogólnie jaki jest po prostu plan do końca roku przy różnych scenariuszach rozwoju krypto. Także nie przedłużając, zaczynajmy, lecimy z odcinkiem. Także moi drodzy, zacznijmy sobie może najpierw od stake'owania i farmienia. Jeżeli chodzi o VigoSwapa, ponieważ jak wiecie, go troszeczkę posiadam, wsadziłem w niego dokładnie 32 tysiące złotych. No, w tym momencie jest to dosyć śmieszna kwota, bo 1380 dolarów. Jak wiecie, ja go kupowałem po 2,5 centa plus minus, teraz dosyć mocno spadł, przez to, że rynek spadł, ale przez to też, że jest to jakiś tam świeży projekt i po prostu ciężko go utrzymać w danej cenie. Jednakże ja na Vigo będę trzymał, powiem Wam, do momentu przynajmniej 5-10 dolarów. Myślę, że przy 5 dolarach, czyli gdzieś tak w tym miejscu będę chciał na pewno część, przepraszam, część spieniężyć. Myślę, że będzie to w okolicach 50-50%, czyli tyle po prostu, co wsadziłem, czyli powiedzmy gdzieś tam w tym miejscu będę chciał sprzedać 50% swoich tokenów, czyli odzyskać to, co wsadziłem, a resztę po prostu zostawiam, dlatego że w projekt długoterminowo wierzę. Ta strona jest naprawdę świetnie zrobiona, jest bardzo przejrzysta, czysta, coraz więcej rzeczy dodają, coraz większy TVL, po prostu go zwiększają. A też jak widzicie, to APY ja cały czas w tym momencie mam włączony na Automatic Auto Compound. W tym momencie myślę, że od koło miesiąca z hakiem, od momentu jak wsadziłem, to już nawet nie pamiętam kiedy to było, ale pewnie z półtora miesiąca temu, przybyło w okolicach 90 tysięcy tokenów mi. Więc całkiem fajnie to idzie, myślę, że nawet w momencie, w którym powiedzmy to Vigo doszłoby do tych 5 dolarów, może mi się zwiększy liczba tokenów poprzez ten auto compounding na tyle mocno, że po prostu zdubluję przez samo farmienie liczbę swoich tokenów, no to by było idealne podejście. Wtedy pewnie bym wyciągnął około 30 tysięcy, resztę bym sobie zostawił, niech to leży, bo mówię, w projekt wierzę, długoterminowo po prostu będę chciał go zostawić, nie dotykać. Zobaczymy, co się z nim będzie działo. Na razie na pewno, jeżeli ktoś jeszcze nie wszedł, jest naprawdę dobry moment do wejścia. Oczywiście nie namawiam. To już zależy od Was, czy chcecie czy wchodzić w projekt, czy nie. No, wykres wygląda, nie oszukujmy się, przerażająco, jak totalny shitcoin, ale nie jest to shitcoin, tylko jest to po prostu projekt, który dopiero zaczął swoją drogę. No, w złym momencie się odpalili, albo może rynek gdzieś tam zweryfikował po prostu pewne rzeczy, Bitcoin spadł, wszystko spadło i w takich projektach świeżych z małym market capem, nawet bardzo małym market capem, bo prawie 2 miliony dolarów, po prostu gdzieś tam sobie spadło. Jeżeli chodzi, to możemy sobie już tak naprawdę Vigo wyłączyć, bo już Wam powiedziałem, jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o mojego fantoma, możemy sobie tutaj jeszcze wejść na, chociaż właściwie mam go tutaj nawet, na fantoma. Fantoma w tym momencie tak naprawdę w większości, może nie w większości, to co miałem wrzucone wcześniej na Reaper Farmie, potem miałem na Tomb Finance, gdzieś to cały czas przerzucałem, potem miałem przez chwilę na Tarocie, z powrotem wróciłem do Reaper Farma. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej mieliśmy taką kryptę, na której ja trzymałem swoje środki, FTM Tomb. I tutaj jest, jak widzicie, powiedzmy 0,6% tygodniowo, 35% rocznie. Oczywiście to trochę spadło, ale ja stąd wypłaciłem całość. Może dla tych, co nie wiedzą, jak to trzeba zrobić, powiem, o co chodzi. Ponieważ jest nowa krypta, też FTM Tomb, ale nie FTM Tomb, która jest poprzez spółki Swapa, tylko FTM Tomb, która jest z Tomb Swapa. I jak widzicie, tutaj weekly jest dwa razy większy i roczny jest też prawie dwa razy, właściwie ponad dwa razy większy procent.
I o co tutaj chodzi? W momencie, w którym sobie na starej krypcie, na tombie, w której ja byłem i część z Was pewnie też jesteście, powinniście sobie wyciągnąć, znaczy powinniście, róbcie jak uważacie, ja przynajmniej tak zrobiłem, wyciągnąć 100% swoich LP tokenów, następnie na spóki swapie w zakładce Liquidity My Potions musicie sobie tą całość, ja tu nie mam, wyciągnąć tych LP tokenów, żeby je rozmienić na FTM Tomb. I w momencie, w którym będziecie mieli FTM Tomb, wejdziecie sobie na tomb.com i na stronce tomb.com, która właściwie teraz jest super moment, jak ktoś jeszcze nie ma tomba, żeby kupować, bo jest 5% poniżej pega, więc bardzo fajny czas. Wejdziecie sobie w zakładkę Swap i tutaj w zakładce Swap, w sytuacji, w której już macie tego tomba i fantoma, wejdziecie sobie w Liquidity, trzeba dodać to Liquidity, tomb, i tutaj sobie wybieracie fantom, ponieważ jakby stara para nie będzie się jej dało wrzucić na tą kryptę z tomb swapa, czyli jakby musicie stworzyć od nowa LP tokeny na tomb swapie i dopiero wtedy pojawi Wam się możliwość wrzucenia tutaj, bo teraz jakbyście mieli na przykład zrobione LP tokeny ze spółki Swapa i je wyciągniecie i będziecie chcieli je wrzucić tutaj, to będzie Wam pisało in wallet 0. Dlatego, że mieliście je zrobione na spółki Swapie, więc musicie je zrobić na tombie, na tom Swapie, stworzyć te LP tokeny i dopiero wtedy sobie przerzucić na tą kryptę w tym miejscu. Jakby ktoś miał problem, piszcie w komentarzach, pomogę. I teraz o co chodzi z farmieniem? Ja tutaj miałem tu wrzucone w okolicach 15 tysięcy jednostek fantoma. I teraz co się będzie działo z tą farmą? Ja na pewno będę to na razie trzymał, nie będę tego dotykał. Chyba, że gdzieś będzie możliwość przerzucenia po prostu tych tokenów fantoma na jakąś lepszą kryptę, jeżeli chodzi o Phantom Tomb, lub gdzieś tam będzie jakiś wysoki procent na powiedzmy single stakingu fantoma, w co wątpię, bo raczej farmy dają dużo większy procent, no to na pewno sobie będę gdzieś tam tym rotował, wyciągał, przerzucał, tam gdzie będzie większy procent, tam będę wrzucał, ale fantoma na pewno mam zamiar trzymać na razie, nie sprzedawać go. Będę trzymał go na pewno do momentu, w którym nie dojdzie do przedziału, może wejdźmy sobie na dniówkę, w przedziale między 5,50 a 6,50, czyli tutaj, nie wiem, co mi się to nie chce włączać, czyli w tym przedziale gdzieś będę myślał o tym, żeby fantoma całościowo sprzedawać. Dlaczego? Nie dlatego, że go chcę się pozbyć i dlatego, że w niego nie wierzę, bo ja fantoma stricte mam zamiar trzymać przez najbliższe spokojnie 5 lat. Spokojnie 5 lat. A myślę, że do 5 lat to nie będzie 5-6 dolarów, tylko 30, 60, 100 dolarów spokojnie. Ale dlaczego chcę tutaj zrobić? No bo zobaczcie, jeżeli powiedzmy mamy drogę fantoma, który sobie gdzieś tam cały czas szedł do góry od powiedzmy tych 20, od właściwie od 1 centa cały czas do góry, to dlaczego ja nie mam skorzystać na tych wszystkich ruchach i zwiększać ilość swoich fantomów? Czyli jaka jest moja strategia? W momencie, w którym będziemy dochodzić do nowego ATH, ale myślę, że jak już przebijemy nasze stare, to gdzieś tam do tych 5 centów dojdziemy, ja po prostu będę takiego fantoma sobie sprzedawał gdzieś w tym miejscu. On na pewno będzie potem miał korektę do jakiegoś tam poziomu, nie wiem jakiego, zobaczymy jak będzie wychodziło to z czasem i po prostu go w danym miejscu gdzieś tam odkupywał, sprzedawał, odkupywał, tak? Wszyscy nie wiemy jak to gdzieś tam sobie będzie szło, ale powiedzmy ja to będę na pewno obserwował i gdzieś te ruchy robił. Nie będę wyciągał żadnych pieniędzy z tego, będę po prostu chciał cały czas zwiększać liczbę swoich jednostek fantoma, a kiedy się go pozbędę, nie wiem, nie wcześniej niż za 5 lat. Także przez ten cały okres będę go farmił, a w momencie, kiedy będzie wybijał nowe ATH, prawdopodobnie będę go sprzedawał, czekał na korektę, odkupywał, żeby tą liczbę cały czas po prostu zwiększać. Co jeżeli chodzi o naszego, właściwie mojego ulubionego Retriba. Retrib ma tak naprawdę bardzo dużo dobrych informacji, ponieważ nawiązali już współpracę z pewnymi bankami, nie mówiąc już nawet o współpracy
A nawet o tym, że umowy już z jakimiś bankami są podpisane. Podobno z jakąś siecią ogromną marketów również podpisali umowę, co jest mega, mega byczym znakiem. Ja jestem strasznie podniecony tym trendem. Uważam, że on dolara w tym roku osiągnie, co by było no, dla mnie niesamowitym, niesamowitym zyskiem, dlatego że ja pierwszy raz treba kupiłem w okolicach 5 centów, czyli gdzieś tutaj w tym miejscu i na tej całych przestrzeni czasu do dzisiaj gdzieś go tam cały czas sprzedawałem, kupowałem, sprzedawałem, kupowałem, więc ja tą swoją liczbę jednostek tak naprawdę zwiększyłem już 5-10-krotnie od momentu tego, jak kupowałem na początku, nie licząc tego, że gdzieś tam po drodze jednostki po prostu za nowe pieniądze dokupywałem. Więc jaki jest mój plan na treba? Myślę, że treba będę spokojnie trzymał do dolara. Na tej drodze oczywiście, czyli stąd powiedzmy do tego dolara, na tej drodze gdzieś tam na górkach, dołkach będę go cały czas nim tradował, czyli na nowym ATH sprzedawał, korekta odkupywał. Będę się starał to robić, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Nie będę na trebie robił tego na 100% kapitale, tylko będę po prostu tradował 50%. Dlaczego? Dlatego, że treb jest na tyle świeży, że też nie wiadomo, czy nie będzie parabolicznego pójścia, dojdzie do dolara i wtedy bym się zapłakał. Ja bym go gdzieś sprzedał na 50 centach, a on by mi dalej wybił do dolara, bo to są już naprawdę duże pieniądze, bo ja tych jednostek na dzień dzisiejszy mam kilkaset tysięcy, grubo kilkaset tysięcy, więc jak możecie się domyślić w sytuacji, w której doszłoby do dolara, no to zysk liczymy już w sześciocyfrowych liczbach. Więc na pewno ja tego treba będę holdował 50% minimum do dolara. A z drugą 50 będę na tej przestrzeni czasu sobie tradował. W sytuacji, w której treb dojdzie do dolara, będę się zastanawiał, ale myślę, że w okolicach 50-60%, może 50-40, zobaczymy jaka będzie sytuacja, go po prostu sprzedam, a resztę dalej zostawię długoterminowo, też na myśl 2, 3 do 4 lat maksymalnie i zobaczymy po prostu, co z tego wyjdzie, ale jestem naprawdę bardzo dobrego zdania, nie martwię się jakoś o tego treba, więc na spokojnie sobie po prostu czekam. Co jeżeli chodzi o Bitcoina i gdzieś tam jakieś inne kryptowaluty większe, czyli Bitcoin, Ethereum, Solana, Luna, którą też gdzieś tam się bawię. Te wszystkie kryptowaluty, o których Wam przed chwilą powiedziałem, nie skupuję ich. Zastanawiam się, czy Luny nie kupić tak naprawdę i zostawić sobie ją na długoterminowo, też na kilka lat, dlatego że no, tworzą ten stablecoinowy Duku, on skupuje bardzo dużo Bitcoina i jakby ten Bitcoin, którego skupuje, jest zabezpieczeniem na Lunie. Naprawdę też tam jest dużo sytuacji takich byczych w tej Lunie, które mnie skłaniają do tego, żeby jej po prostu trochę zakupić i trzymać długoterminowo, ale póki co na Lunie, na Solanie, na której zresztą dzisiaj zapiąłem szorcika, i na Bitcoinie będę sobie po prostu tradował, tak jak cały czas do tej pory to robiłem, na futures, czyli na dźwigni, bo gdzieś tam jest to jakiś dodatkowy po prostu zysk, który sobie wypracowuję, ale robię to bardzo bezpiecznie, nie na jakichś wielkich, ogromnych dźwigniach, na takich powiedzmy to średniego ryzyka z dużym zabezpieczeniem, czyli dużym depozytem. A jak grać na futures, możecie sobie zobaczyć w moim odcinku, który jest tutaj na kanale. I gdzieś tam to będą moje po prostu dodatkowe zyski, które sobie będę wypracowywał na tym futuresie. Co jest dodatkową rzeczą o Fantomie, co Wam mogę powiedzieć, co jest naprawdę też bardzo, bardzo dobrym znakiem, to to, że Fantom przymierza się do stworzenia stablecoina, tak jak Luna stworzyła UST, tak Fantom gdzieś tam też chce stworzyć swój stablecoin. Po odejściu Andre Kronie z Fantoma, gdzie był ten strasznie duży dump, który pamiętacie, sytuacja się uspokoiła. Mam nadzieję, że ludzie gdzieś tam w okolicy dolara skupili Fantoma. Ja tego Fantoma bardzo dużo skupiłem na dolar 5 centów, ale w tym momencie nie będę go skupował na pewno.
Jeżeli spadłby znowu do dolara 10 przykładowo plus minus, to ja go będę znowu skupywał, ale gdzieś tam na drodze w tym momencie, powiedzmy do tych 5-10 dolarów, raczej go już skupował nie będę, tylko będę nim po prostu sobie tradował, żeby zwiększać tą ilość jednostek. Także informacje, które są w Fantomie, są równie bardzo, bardzo bycze. Dodatkowo zatrudnili dewelopera nowego. Teraz nie mogę sobie przypomnieć jego imienia, nazwiska, ale jest to gość, który można byłoby go nazwać Guru Andrego, czyli Andre w cudzysłowie się u niego uczył, Andre w cudzysłowie gdzieś tam brał go za przykład swój po prostu, tak? Czyli był to człowiek, z którego brał przykład swojej pracy, czyli możemy powiedzieć, że jest to też osoba wybitna, która gdzieś tam Fantoma może wynieść na wyżyny. A zresztą Andre znowu powiedział, że gdzieś chce wracać do krypto, ale według mnie nie wróci do Fantoma, tylko raczej zacznie robić jakiś swój projekt, gdzieś tam się bawić. Co jest dobre, nie jest dobre, no nie wiem jak na to patrzeć. Bardzo dużo ludzi straciło do niego zaufanie, włącznie trochę też ze mną, dlatego że jego wahania i odejścia z projektów to nie jest pierwszy moment, w którym Fantom je odszedł, bo Fantom w tamtym roku, Andre też odszedł z Fantoma, jak Fantomu w okolicach dolara. Był niesamowity dump i potem wrócił do Fantoma, więc czy można mu ufać tak w 100%? No nie wiem, ja na to patrzę z dużego dystansu. Także taka jest moja strategia, jeżeli chodzi o ten rok. Dodatkowo, co jest dla mnie bardzo ważne, będę szukał nowych projektów, ale będą to projekty z małym market capem, które są świeże i które stricte będą wchodziły w NFT. O co mi tutaj chodzi? Wymarzone byłoby, gdybym znalazł projekt, który będzie się opierał na tym, że będzie chciał zbudować platformę do tradowania NFT-kami, czyli coś takiego jak Solana Art, OpenSea, ale będzie musiał wprowadzić jakieś innowacje. No, jest tych giełd trochę, więc będę chciał znaleźć coś nowego, coś, co będzie wprowadzało jakąś świeżość z nowym pomysłem. Zobaczymy, czy to znajdę. Na pewno fajnie by było, gdyby też mieli jakiś swoją kolekcję NFT plus pewnie no token pod to będzie, bo musi być, dlatego w ten token będę chciał zainwestować i zobaczymy, co to będzie. Na pewno to jest rzecz, której będę szukał. I już te poszukiwania rozpocząłem, na razie jeszcze nic nie znalazłem, zobaczymy, co tam się na horyzoncie pojawi i wtedy w ten projekt będę inwestował, o czym Was na pewno na bieżąco poinformuję. Uważam, że NFT oczywiście jest przyszłością, ale chciałbym zainwestować w projekt, który jest jeszcze świeży, który jeszcze nie miał swoich 5 minut, nie wybuchł, więc zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Także dziękuję bardzo za oglądnięcie odcinka. Zachęcam do subskrypcji, do polubienia, jeżeli Wam się filmik oczywiście podobał i włączenia dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Przypominam Wam oczywiście, że wszystko, co mówię w tym filmie, nie jest w żadnym stopniu poradą inwestycyjną, jest tylko moim subiektywnym przemyśleniem, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. Oczywiście dalej będziemy ciągnąć nasz poradnik day tradingu w następnych odcinkach. Będziemy sobie to gdzieś tam jako przerywnik po prostu robić i wrzucać poszczególne rzeczy dodatkowe, jeżeli chodzi o analizę techniczną. Także jeżeli macie jakieś pytania odnośnie mojej strategii lub chcecie się podzielić, co bardzo chętnie wysłucham, swoją strategią, piszcie koniecznie w komentarzach, odwiedźcie mojego Twittera, ponieważ jest tam duża dawka wiedzy i informacji, które dużo częściej się pojawiają niż na YouTubie. Co będzie dla mnie bardzo, bardzo fajne, jeżeli się gdzieś tam pojawicie i zaobserwujecie. A na razie kończymy i widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Na razie.